To działanie wyłącznie prewencyjne i ma charakter wyprzedzający, informuje Podlaski Urząd Wojewódzki, zwołując jednocześnie konferencję na temat dystrybucji jodku potasu wśród mieszkańców Rzeczpospolitej. Jak wskazuje MSWiA, działanie to wynika z faktu, że na terenie Ukrainy, w rejonie Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, trwają działania wojenne i istnieje ryzyko, że znajdujące się tam obiekty mogą zostać uszkodzone. Wielu obywateli pamięta o historycznej awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu, po której związki jodu były również masowo podawane na terenie naszego kraju. Złe skojarzenia robią swoje. Informacje o dystrybucji jodku potasu budzą także obawy, że może dojść do użycia broni atomowej. W naszej ocenie zagrożenie skażeniem radiacyjnym w tej chwili nie występuje. Musimy się jednak przygotować także na warianty, które wydają się dzisiaj niemożliwe, podaje w komunikacie Podlaski Urząd Wojewódzki, publikując jednocześnie broszurę informacyjną. W naszym województwie na początku września rozpoczęliśmy w wojewódzkim magazynie Wydziału Zarządzania Kryzysowego właśnie przygotowywanie jodku potasu do dystrybucji dla powiatów, a później gmin. W tej chwili jesteśmy na takim poziomie, że ten jodek potasu został doręczony za pośrednictwem powiatów, a ściślej mówiąc w to zaangażowane były również komendy powiatowe Straży Pożarnej, do gmin. Następuje proces, powiedziałbym, sekwencjonowania tego jodku potasu do tak zwanych punktów wydawania. Te punkty wydawania to są różnego rodzaju z reguły obiekty publiczne. To są takie obiekty jak szkoły, jak zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie różnego rodzaju, świetlice, czasami inne budynki użyteczności publicznej. Dystrybuowany jodek ma postać tabletek, a w broszurze znajdują się podstawowe informacje dotyczące sposobu postępowania z preparatem. Wojewoda zapowiedział również publikację list miejsc, w których specyfik będzie dostępny. Jak poinformował, jako pierwsze tego rodzaju informacje zostaną podane przez poszczególne gminy. Na konferencji wojewody podlaskiego obecny był również konsultant w dziedzinie medycyny nuklearnej, profesor doktor habilitowany nauk medycznych Janusz Krzysztof Myśliwiec. Do słów pana wojewody chciałbym wyrazić swoje także przekonanie, że te działania, które są podjęte, mają tylko charakter prewencyjny. Zagrożenie jest naprawdę znikome, a raczej powinniśmy się czuć spokojniejsi dzięki temu, że ten jodek potasu będzie bliżej, jeżeli takie zagrożenie się pojawi. Dlatego, że proszę sobie uświadomić, że awaria elektrowni w Czarnobylu, na przykładzie której wiele się doświadczyliśmy, zebraliśmy wiele doświadczeń, ale tak naprawdę żadnych następstw na terenie Polski zdrowotnych z powodu tej awarii nie było. A proszę też wziąć pod uwagę, że Czarnobyl jest w linii prostej około 600 km od nas. Natomiast Enerhodar, ta zaporowska elektrownia atomowa, jest 1300 km około, więc to jest prawie dystans dwukrotnie dalszy. To po pierwsze. Po drugie, tak jak mówią eksperci, to stężenie, to zawartość w materiałach radioaktywnych, które są tam, jodu radioaktywnego, jest stosunkowo niewielka. Także to, że bardzo różne fluktuacje mogą być też wiatru, jeżeli cokolwiek się zdarzy, to sprawia wszystko, że z jednej strony to zagrożenie jest naprawdę bardzo, nie chcę powiedzieć iluzoryczne, ale to naprawdę jest bardzo znikome. Jednocześnie profesor Myśliwiec przestrzegł przed nieuzasadnionym przyjęciem kajotku. Stanowczo i z dużym przekonaniem odradzam. Odradzam przyjmowanie jodku potasu w tej chwili, jeżeli ktoś zdobyłby dostęp do tych preparatów, takich jak, czy pokazywał pan wojewoda, czy chciałby w ten sposób też spożywać płyn Lugola, chociaż sądzę raczej, że będzie miał zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, jeżeli chciałby odpowiednią dawkę przyjąć, bo ta dawka, która jest w tych tabletkach, mówimy tutaj, powiedzmy, o dawce, która jest w dwóch tabletkach,
przekracza blisko 1000-krotnie zapotrzebowanie dobowe na jod. To jest potężna dawka. Ta dawka może przede wszystkim spowodować bardzo poważne zaburzenia czynności tarczycy. Przede wszystkim myślę tutaj o najbardziej burzliwym rozwoju nadczynności tarczycy, która może doprowadzić do zawału serca, udaru u osób predysponowanych w tak zwanym mechanizmie Jod-Basedow. Ponieważ wiele metod, które my lekarze stosujemy w sytuacji właśnie takiej zaawansowanej nadczynności, opiera się właśnie na preparatach jodowych, jeżeli ta tarczyca jest zablokowana w mechanizmie Jod-Basedow, tym właśnie jodkiem potasu, odbiera nam to możliwość skutecznego leczenia i może doprowadzić się do bardzo niebezpiecznego przebiegu. To taka sytuacja najbardziej drastyczna. Ale też trzeba wspomnieć, że może zostać uruchomionych wiele procesów autoimmunizacyjnych u jeszcze większej liczby osób, tak jak w przypadku nadczynności, wprawdzie w dłuższym okresie czasu, i doprowadzić do rozwoju przewlekłej autoimmunizacyjnej niedoczynności tarczycy, tak zwanej choroby Hashimoto. I to będzie związało się z koniecznością przyjmowania jodu zastępujący nasze własne hormony do końca życia. W związku z tym chciałbym, podsumowując, podzielić się z moim przekonaniem tutaj też jeszcze tym bardziej zbudowanym na uprzedniej rozmowie z panem wojewodą, że mamy dostęp w województwie, mamy go, jak to się mówi, na podorędziu. Jeżeli będzie nam potrzebny, będziemy go mieli, a sami doprawdy nie starajmy się o niego, a tym bardziej nie przyjmujmy, bo to będzie miało więcej szkody niż pożytku.